A oto taki krótki filmik informacyjny, no chyba, że się przerodzi w długi filmik informacyjny. Jak sobie tutaj będziemy tę mapkę robić, ale nie wydaje mi się. Ojejku, co tu się dzieje? Miałem przerwę od POE, taką dłuższą. Ostatnio grałem, jak była ta nowa liga. Taka liga bardziej pod walkę w zwarciu. Wzmocniono te skille, pozmieniano je tam i tak dalej. Jako, że liga pod walkę w zwarciu, to Procek sobie oczywiście zrobił postać pod Fireballa. Zawsze chciałem sobie zrobić postać pod Fireballa, tak zwlekałem, no i w końcu postanowiłem sobie sklecić jakiś taki build na szybko. Ale filmik informacyjny jest nie odnośnie POE właściwie, chociaż może w taki się przerodzi, ale ogólnie chciałem pokazać, że jestem, bo taka posucha teraz na kanale, nic się nie dzieje. Łok, panie. Dobra, to jest mapka jakby co... Tiru, monster level 80, to który tir? Weźcie tam sobie przeliczcie, bo nie pamiętam. W każdym razie nie wiem, czy będzie jakaś seria do końca wakacji. Może jakieś pojedyncze filmiki będę wrzucał, bo teraz różnie z czasem jest. Na pewno szykuję dla was serię, taki większy projekt, który będzie tuż po wakacjach, albo jeszcze pod koniec wakacji zobaczę, jak tam z czasem się wyrobię, jak to postanowię zrobić. Na pewno będzie zapowiedź tej serii. Bo to właśnie taki poważniejszy projekt, pewnie będzie to projekt automatycznie taki dłuższy. Może nawet kilka miesięcy, zobaczymy. Mogę tylko powiedzieć, że nie będzie to Diablo na razie. Na razie mnie do Diablo nie ciągnie, wiecie, muszę złapać taki porządny zapał, żeby do tego podejść... Żeby do tego podejść z takim, no właśnie takim zapałem, żeby mi się chciało w to grać, żebym mógł się nad tym dobrze skupić, żeby te emocje były, bo wiadomo, będziemy grać na hardkorze. Został ten nekromanta do ogrania. Chciałbym go zdobyć na Battle.necie, to by były trzy postacie zrobione, takie serie na Battle.necie, cztery na singlu, żeby to w miarę zrównoważone było. I proszę ja was, to będzie taki większy projekt. Na razie nie chcę zdradzać, co to będzie, chociaż niektórzy wiedzą, niektórzy się domyślają. Krążą różne plotki, różne pogłoski, co to ma być, tak? Myślę, że wam się spodoba. Jest jeszcze jedna taka gra. Niedawno kupiłem sobie, czasami w nią gram, tylko że nie ma polskiej wersji i ta moja gra w tę grę, ale to też nie zdradzę tytułu, bo może jednak z tego zrobię... Może nie serię, ale troszkę sobie może w to pogramy. Też wolałbym, żeby to było coś w rodzaju takiej niespodzianki. W każdym razie wersja angielska, to póki się w miarę w to nie nauczę grać, no to wolę z tego serii nie robić, bo inaczej to bym się skupiał na tym czytaniu, tłumaczeniu, bo mój angielski to wiecie, że taki średni jest. Tam radzić, no to sobie radzę, ale fajnie, żeby wyszła polska wersja, to wtedy bym na pewno jakąś taką dłuższą serię zrobił. Ale to dobra, więcej o tym nie będę mówić, bo tak lipnie mówić o czymś, o czym nie wiecie, o czym mówię, bo nie zdradziłem tytułu. Jeżeli chodzi o to POE tutaj, miałem taką dłuższą przerwę, mogę coś powiedzieć o tej postaci z Fireballem. Pod koniec ostatniej serii z POE mówiłem, że kolejna seria to będzie taka, gdzie będziemy robić te mapki wyższych tirów, tam pamiętacie? A tak zrezygnowałem z tego pomysłu, znaczy zainteresowanie POE nie było jakieś takie na tyle duże, żebym robił kolejną serię. Chociaż to niby mogłyby być same mapki, już bez przechodzenia fabułki, tak w sumie na początku planowałem, ale stwierdziłem, że nie. Jeżeli kiedyś będzie polska wersja POE, to znowu wrócę do tej gry, zrobimy sobie takie przejście fabularne jakieś, poczytamy te wszystkie książeczki, dialogi, o co tutaj tak naprawdę chodzi, bo ja sam się dokładnie nie orientuję. Ja tak zawsze traktowałem Path of Exile jako taka gierka... Jako taka gierka odprężająca, gdzie nie trzeba za dużo myśleć, chyba że się tworzy postać, ale to osobna sprawa. Fajny element w Path of Exile, ale jak już się chodzi, tutaj te potwory bezmyślnie muci, no nie, to jest taka gra odprężająca. Odstępstwo od tych wszystkich gier logicznych. A propos gier logicznych, to można by rzec, że ta gra, o której przed chwilą mówiłem, że jeszcze nie ma polskiej wersji, no to też taka po części logiczna jest, bardzo mi się spodobała. A może coś tam z niej nagram, ale mówię, to nie będzie na razie seria. Tylko mniej więcej ją pokażę, może kogoś zainteresuje nią. Mało czasu teraz w te wakacje jest i tak... Ogarniam na pewno, jak tylko mam wolny czas, to ogarniam tę serię dla was. Raz, ja tu miałem odkrwawiacze, dawno nie grałem, kurde. No bo to wiecie, bo to hardcore też, jakby mi postać tu padła, to trochę lipa, bo to taki 95 level. Wbiłem dosyć szybko ten 95 level i mi się znudziło w tej lidze grać. Znaczy znudziło, no bo byłem zajęty czymś innym też, takimi ciekawszymi rzeczami.
W każdym razie. Dobra, może skoczymy do osady tutaj. Powiem wam co nieco o tej postaci, skoro już robimy ten filmik. Nie chcę, żeby on był krótki. Jeżeli pamiętam, jak ja tutaj tworzyłem w ogóle tę postać. W każdym razie tak, to jest postać pod Firebola. Pod Firebola tutaj mamy jakiegoś sześciolinka. Ofensywnie Fireball, ale nie taki, który bije na hita coś tam przeciwników, tylko taki, który zabija samym podpaleniem. Samo uderzenie z hita nie jest jakieś potężne, podpalenie już dużo lepiej się sprawuje. Jest Fireball, jest tutaj Deadly Ailment Support, tak to się chyba czyta, ze zwiększonymi obrażeniami właśnie od podpalenia. Tutaj mamy multiple projectile, czyli wiadomo, żeby było więcej pocisków, więcej tych obszarówek, żeby się generowało. Podpalało też wrogów. Dalej, tutaj proszę ja was. Dalej jest ignite proliferation, czyli chodzi o to, że to podpalenie rozprzestrzenia się na kolejnych wrogów. Bardzo fajnie też to działa, sprawia, że to jest jeszcze skuteczniejsza obszarówka z tych fireboli. No, dodatkowo zwiększone obrażenia od podpalenia. Tutaj też są, tutaj też zwiększone obrażenia od podpalenia. No właśnie sami widzieliście, że jeżeli chodzi o sam hit, to tam ci wrogowie nie giną, ale jak już się podpalą, to życie im momentalnie schodzi. I wrogowie też schodzą po chwili. Tutaj jest taki bonus. To jest, proszę ja was. Taki support, zwiększa szanse na podpalenie, zwiększone obrażenia od ognia, jeszcze zmniejsza odporności wrogów, którzy się palą. Czyli też taki bonusik pod podpalenie. Ofensywa ogólnie idzie w podpalenie, defensywa w dodge'a głównie. Czyli jeden z rodzajów uników, jest evasion i dodge. To pamiętajcie, mówiłem o tym w pierwszej serii, jak tak wprowadzałem do tego Path of Exile. Tutaj idę w dodge'a. Tego dodge'a na ataki jest 73%, tak bazowo. Szansa na uniknięcie wrogich zaklęć 40%. Możemy to sobie tutaj zwiększać 75% i 50%. Miksturki trwają stosunkowo długo. Nie jest tak źle. Szybko się też w miarę ładują, także nie ma z tym problemu. Tu jeszcze mamy taką miksturkę wzmacniającą naszą ofensywę, mianowicie narzucamy aurę zmniejszającą, która zmniejsza odporności wrogów na obrażenia rozłożone w czasie. O, coś takiego, także na dotę, czyli na nasze podpalenie fajnie działa. Dodatkowo jakieś odkrwawiacze, odtrutki, tak, tego typu rzeczy, znoszenie klątw. Jak użyjemy tej mikstury, to jesteśmy na klątwy przez pewien czas odporni. No, taki standard. Coś, żebyśmy nie mogli zostać zamrożeni, fajne do otwierania skrzynek na wszelki wypadek. No, taki układ standardowy przy wielu buildach tego typu. Pod dodge'a ogólnie, dlatego tutaj między innymi taki amulecik pod dodge'a. Tarcza, bonus do dodge'a, buty, bonus do dodge'a. To evasion też tutaj sobie jest, ale mówię, to nie ma jakiegoś takiego wielkiego zastosowania. Do 30% na 95 levelu podobnych przeciwników, no to należy tak to traktować, aczkolwiek no takich przeciwników nie ma tutaj na mapkach, takich, których sobie przed chwilą chodziłem, więc w rzeczywistości to evasion pewnie działa lepiej. No i ta postać tak sobie unika tych ataków. Poza tym, wiecie, na sytuację, kiedy to jednak przez te uniki co jakiś czas by się wrogowie mieli przedrzeć tymi swoimi atakami, zapodać dużo ciosów pod rząd, kiedy to mógłbym nie zareagować klikaniem mikstur, no to na takie sytuacje jest absorpcja w postaci Mind Over Matter. W tym buildzie, w przeciwieństwie do tego pierwszego, który robiłem, tak, to pierwszego czy drugiego, gdzie ja tam przerzucałem Energy Shielda na manę, pamiętacie, coś takiego było? To tutaj jednak postanowiłem iść w dużą liczbę punktów many, w dużą ilość punktów many, dlatego sobie troszkę tego w drzewku pozbierałem. Nie stanowiło to jakiegoś wielkiego problemu. Mogłem sobie, jeżeli chodzi o defensywę, na to pozwolić tutaj. Defensywnie właśnie Mind Over Matter jako absorpcja fajnie działa, do tego wiadomo. Immortal Call'a troszeczkę zmienili. Teraz też działa jako taki rodzaj absorpcji, a nie gwarancji anulowania obrażeń fizycznych tylko. Ale dzięki temu też, znaczy dzięki temu, w tej zmianie uwzględnili też coś takiego, że dłużej ten efekt trwa tego Immortal Call'a. No fajnie się to sprawuje. Teraz też to jest właśnie rodzaj takiej absorpcji, jakby lepsza kontrola nad tym życiem. Zawsze można zdążyć zareagować. Uniki fajnie działają, absorpcja jakaś jest, tak właśnie defensywnie.
Samego pancerza absorpcji nie mam. To defensywnie. Ofensywnie właśnie to podpalenie. No, czysty ogień, prawda? No niby zmniejszam te odporności na ogień. Tutaj widzieliście tym. Tutaj zmniejszałem odporności na ogień. Dodatkowo jeszcze korzystam, o tutaj, z takiej unikatowej broni, bardzo taniej broni. Ona ma wbudowany taki skill Scorching Ray, czy jak to się tam czyta. To są te totemy, które ja tutaj stawiałem. Znaczy, ten skill nie ma automatycznie totemów, ale tutaj podpiąłem jeszcze pod ten wbudowany skill. O właśnie, totem support, multiple totem support, żeby od razu tych totemów było więcej. Tu jeszcze jakieś obrażenia od ognia, nawet przyzwoite obrażenia to zadaje, ale głównie chodzi o to, że te ataki tego Scorching Ray'a, czy jak to się tam czyta, narzucają takie staki u wrogów. I te staki się kumulują i sprawiają też, że wrogowie mają zmniejszoną odporność. Fajnie to działa. No ale Feniksa na przykład się tym buildem nie zabije, tym ogniem, nie? No ale fajnie się chodzi, obszarówka dystansowa, w miarę bezpiecznie jest. No wam powiem, że na hardkorze tutaj nie miałem problemów tym buildem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Na tych najwyższych mapkach, no z wyjątkiem tych mitycznych stworzeń, prawda? No tak jak mówię, Feniksa się tym nie zabije. Minotaura pewnie by dało radę, tam reszty nie próbowałem, nie, to, nie wiem, na tym hardkorze wbiłem ten 95 level, tak na luzie w miarę tym buildem, taki sobie skleciłem. Bez żadnych sugestii z netu, jak ja to w sumie cały czas robiłem w PoE, tam raz się kiedyś sugerowałem jakimś buildem z netu, próbowałem go sobie tak skopiować, lekko zmodyfikować, ale w ogóle nie byłem z niego zadowolony. Od tamtego czasu tam sobie zawsze sam wymyślam. Później się okazuje, że te buildy, które sobie wymyślę, to ktoś już kiedyś podobne na przykład zrobił, no bo można by rzec, że niby wszystko w PoE zostało już wymyślone z lekkimi modyfikacjami, tak? Ciężko wymyślić coś nowego, pomimo że kombinacji jest naprawdę cała masa. No, to takie Path of Exile właśnie. Czyli podsumowując jeszcze ten filmik informacyjny, na pewno na początku, znaczy pod koniec wakacji, jakoś nie wiem, czy już po wakacjach od razu, czy jeszcze pod koniec wakacji, będzie nowy taki większy projekt, będzie jeszcze zapowiedź. W międzyczasie może jeszcze taką drobną seryjkę, jeżeli będzie czas, zrobię z tej gierki, która jest póki co anglojęzyczna, ale bardzo mnie wciągnęła, pomimo tego, że tam muszę się skupiać, czytać, kombinować. No, to taka sytuacja, chyba tylko to chciałem powiedzieć, także trzymajcie się, na razie.